Hejka mobile, ADP. Tadeusz Zaborowski, tkaczyk nasierowski to nie kierowcy, tylko youtuberzy. Kierowca nie ma czasu na nagrywanie, a oni mają czas, czyli nie pracują. A za te nagrania to niezłą kasę trzepią. I po co jeździć? To nie są prawdziwi kierowcy. Tadeusz Zaborowski, serdecznie pozdrawiam. Chciałem ci powiedzieć, że no ja jeżdżę akurat od 2009 roku i w sumie od 4 lat dopiero jestem na swoim, czyli no po 7 latach, czy tam po ilu, dopiero poszedłem na swoje. A YouTube'a faktycznie nagrywam od czasu, kiedy 2 lata byłem kierowcą i zacząłem nagrywać YouTube'a. No, ja już mam ponad 10 lat jestem na YouTubie, od 2011 roku, tak. 2 lata po tym, jak zacząłem jeździć, zacząłem nagrywać YouTube'a. Także, czy jesteśmy prawdziwymi kierowcami? Wydaje mi się, że tak. Ale dziękuję za komentarz. Konrad, cieszy mnie to, że firma twoja się rozrasta w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo, Konrad. Ja to pamiętam Tkaczykowskiego jeszcze za czasów Zbycha, Dymy z Żywcem. Tamte stare filmiki miały zajebisty klimat, którego większość widzów pewnie nawet nie zna. Kiedyś może jeszcze je udostępnisz. Fajnie, że ci się układa, bo w przeciągu 6-7 lat to zrobiłeś ostry progres. W sumie jesteś pierwszym youtuberem, którego zacząłem oglądać za gówniarza, a teraz sam w czwartek rano będzie egzamin C. Pozdro i działaj dalej. 16 kids, kids 16. No, to na pewno taka anegdotka, tak sobie myślałem o tym właśnie, o tych starych widzach, bo na przykład jak zaczynałem robić YouTube'a, właśnie jako młody człowiek, gdzie YouTube jeszcze był nierozumiany i jeszcze tak chyba nie było wtedy youtuberów, to moi koledzy z pracy się często ze mnie śmiali, nie? Że no i też w internecie nieraz się z tym spotykałem, że ogląda mnie gimbaza, jeszcze wtedy było gimnazjum. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę tak było. Kiedyś gimnazjaliści, którzy mnie oglądali, to dzisiaj też jeżdżą na ciężarówkach, już są dorosłymi facetami, często z rodzinami, nie? Których spotykam na swojej drodze i takich przypadków jest bardzo dużo. Tak, Macieju, ty jesteś fit, fajny i tłusty. Pozdro wariaty, Tomasz Białas. No to zapieprzaj te kilometry i poznaj też pracę w biurze. Może ci to też pasuje, jak cię znam. Powodzenia. Jerzy Dygas, dziękuję. Komuś jazda mocno nie służy, Mateusz napisał. Dzięki tobie właśnie loguję na stronę InfoCar i umawiam się na egzaminy praktyczne. Twoje filmy niosą przesłanie, no namówiły mnie, powaga. Pozdrawiam, Robert z Poznania. Taki komentarz napisał Robert. Tu muszę ci powiedzieć, drogi Robercie, że dużo osób poszło w tę stronę. Jednak słuchaj głosu swojego serca. Nie patrz na to, co ja robię, ponieważ no... Wiesz, życie kierowcy ciężarówki jest naprawdę, naprawdę bardzo ciężkie i często może też wyglądać troszeczkę gorzej niż na filmach. Ja powiem ci, że takich hardkorowych sytuacji nie pokazuję, ponieważ często uważam, że takie hardkorowe sytuacje to są niesmaczne i nie warto ich pochwalać, więc bardzo dużo nie nagrywam o tym, czego nie warto pochwalać. Więc miej to na uwadze, że życie kierowcy jest bardzo ciężkie. Fajna ta pani prezes, ty ją tkaczyk, lepiej pilnuj, bo widać, Kubuś tam dobre bajery ciśnie. Nie no, świruje, pozdro ekipa, Kamil S. Dziękuję. A tutaj Paweł, fajne auta, po takim śniadaniu będzie grubasem, chętnie bym pojeździł busem u ciebie. To kiedy dołożysz gaz Dominika Czech? Do busów chyba chodziło, nie? To nie. To chyba pomyłka. I tak powinien być luz. Wszystko powinno być klarowne. Bart Thorsten? Tak, pozdrawiam. Szacunek za Kacpra HTA od Hardcora. Serio? Do aktorsa wchodzi tylko 8 litrów płynu do spryskiwaczy? Mateusz P. No wydaje mi się, że tak, aczkolwiek nigdy nie sprawdzałem i nawet nie sprawdzałem w instrukcji. Trzymam kciuki, bardzo dobry pomysł. Jak nie jesteś pazera, to zarobisz. Też będę korzystać z twoich usług, bo ceny chcą zwariować. Dawid Hajd. Dziękuję. Widać, że podoba ci się nagrywanie codziennie i dobrze ci to wychodzi. Adrian Żelaz. Dziękuję, Adrian. No, fajnie. Coś zawsze innego. Ty już sam nie wiesz, kim masz być, ale... Nie, czekaj. Ty już sam nie wiesz, kim masz być, aby nic nie robić, a kasę mieć. Od Grega. No, spoko, nie? Znaczy, wiesz co, powiem ci, że... Pieniądze można zarabiać na wiele sposobów i uważam, że nie warto się zamykać na jeden temat.
tak jak przykładowo prowadzić firmę transportową i tylko ją prowadzić, tylko tak jak w moim przypadku prowadzić też internet i mieć z tego pieniądze i dzięki temu być bezpiecznym. Dzięki temu moi pracownicy są bezpieczni, bo jak trzeba, to mam po prostu z czego dołożyć i to jest po prostu taka alternatywa do mojej firmy i wydaje mi się, że to jest fajna alternatywa i która daje bezpieczeństwo. Łapka poszła, Poldas, dziękuję bardzo. Byś puścił Mateusza na eksport 1 euro, import 70 centów i średnia by ci wyszła 85 centów. Myślę, że to lepiej niż na Włocha przez Austrię za 82 centy. Color Full Life. Wiesz co, powiem ci, że może i tak, nie? No to 85 centów, no to rzeczywiście jest imponujące, no ale odlicz od tego co najmniej 18 centów w Niemczech za Malta, gdzie w Polsce no taka opłata drogowa nie występuje aż tak duża, więc tutaj wydaje mi się, że no akurat 85 centów na zagranicę minus 18 centów Malta, no to słabiutko. Widać, że szef wie, jak to jest być kierowcą, dlatego szanuję kierowców. Jak szef nie jest chujem, to i ludzie inaczej podchodzą do pracy u takiego szefa. Emil Mucha. Właśnie, Emilu, powiem ci, że bardzo dużo ludzi pisało tutaj po tych filmach, że z szefem nie powinno się tak kumplować. Jednak, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że w naszym przypadku ja tych chłopaków znałem wcześniej, więc ciężko by było się taki jakiś, nie wiem, kontakt z nimi urwać. Po prostu moi koledzy byli wcześniej, no Patryk to był mój widz, ale znał mnie po prostu z internetów i przyszedł do mnie pracować jako mój widz. Natomiast Mateusz i Kubuś ja jeszcze dłużej znam, no to znałem ich jeszcze dużo wcześniej, zanim w ogóle poznałem ich, jak jeszcze nie miałem firmy. I okazali się na tyle uczciwymi ludźmi, że jak otworzyłem firmę, no to chciałem ich do siebie, do pracy. Kozak Tkaczyk, Romek Proboszcz, dziękuję. Maćku, mega, mega szacun za to, codzienne materiały, bardzo fajnie się to ogląda. Niezwalnie tempa, kanał musi się rozwijać, tak jak firma. Traxwell. Sztempel, prezes, to oczywiście Artur Bibi, jak zwykle obecny. Siemanko, jak zamówiłeś nowe mastery, to obejrzyj film Speed M Trans na YouTubie. No, Łukasz Kierowca, domyślam się, że chodzi o jakieś awarie, natomiast, no nie wiem, przejrzę to w praniu. Ktoś tu się rozbujał nieźle na YouTube, codziennie filmik, kart CCTV. No. Takim, nie wiem, wiesz, słuchajcie, nie wiem, czy będzie nagrywać, o czym będzie nagrywać przez cały miesiąc, ale dzisiaj z racji tego, że no, po prostu byłem bardzo zajęty przez cały dzień, bo organizowałem cały jutrzejszy dzień pracy dla Mateusza, bo mam go na kraju, to wam mówiłem wczoraj, no to po prostu cały dzień przyjeżdżałem w biurze na giełdzie, nie? Widzę powrót w wielkim stylu, jak za dawnych czasów. Jest moc, chłopaki. Łukasz Sosnowski. Świetne te daily vlogi, tak trzymać, pozdrawiam. Bartosz Tomasz Woźniak. Marcin Kaczyński, ty baranie. Spoko. Kubuś, najlepiej koło tam wyjaśnić, wadarze, mistrz, Kryspin. No to takie nasze żarty filmowe. Fajnie obejrzeć ciebie od innej dowodzącej strony. Coś innego niż życie w trasie. Najlepszego, niech się koła kręcą. Mateusz Stelwak, pozdrawiamka Mateusz. Naklejki na Francję macie na ciężarówkach na magnesie, Tomasz Burczyk? Wiesz co, tak, mamy na magnesie, Tomasz, naklejki, bo no, szkoda mi było po prostu oszpecać tymi dziadowskimi naklejkami kabiny samochodów, więc zrobiłem to na magnesie. Co prawda jedną Kubuś już zgubił, bo to pod wpływem wiatru, no ale da radę, no to 5 zł czy ile, no to wiesz, wolę dać raz na miesiąc kilka złotych i mieć święty spokój. A może jeszcze hodowlą jedwabników się zajmij, Tokio. Okej. Okay. Dobry film, szefie. G. Wolf. Ten dzień gospodarczy był płatny i w tygodniu, rozumiem. Henryk Czarnecki. No, Henryk, już wcześniej mówiłem, przede wszystkim na live'ach, bo bardzo dużo pytań jest odnośnie pieniędzy. No to tą kwestię pieniędzy zostawiam i pomijam. Świetny vlog, gratulacje Maciej, pozdrawiam Team Tkaczyka, Bartosz, Tomasz Woźniak. No coś, Bartosz, ostatnio często komentujesz, fajnie. Może kierowcy szukasz? MS, Mr. Remix Rap. O, tak będzie. Będę szukał za chwilę, ale jedynie na busy. Będę szukał kierowcy. Póki co na ciężarówkach mam od dłuższego czasu. No, od dłuższego czasu u mnie pracuje Kubuś, bo za chwilę będzie 2 lata. Mateusz też pracuje już długi czas. No teraz Piotrek się zmienił z Patrykiem. No to mam tylko 3 ciężarówki, mam 3 kierowców, więc jakby no nie mam miejsca. Tylko będę miał na busy w najbliższym czasie 10 miejsc.
Adar nie daje ładunków. Henryk Czarnecki ponownie. Oczywiście, że daje ładunki. Moje ciężarówki jeżdżą cały czas pod Adarem. Zresztą swoją drogą tam się dosyć teraz pozmieniało w Adarze i jest fajnie, bo tam teraz się tak zrobiło, że masz mniej dyspozytorów. Dyspozytorzy stali się spedytorami i dosyć fajnie to wszystko idzie i generalnie ilość kilometrów się poprawiła, więc mówię to w kontekście tym, że dużo piszecie takich wiadomości, że tam Adar taki, sraki i owaki, nie? Widuję czasem Renatę w Stefanowie. Zajebiście wygląda na żywo. Michał P. No, bo gdzieś z tych okolic jest Mateusz. Do Kwidzyna nie Kwidzynia. W Kwidzynie można za to życie stracić. Adrian Iwan. Już przeprosiłem cię, Adrianie, w komentarzu za tą pomyłkę. Masz rację. Ale mówię, jestem sobą na tych filmach. Mówiłem? Wcześniej mówiłem, bo nagrywałem sobie jedną wersję tego filmu, ale postanowiłem, że nagram drugą. Po prostu ja nagrywam jak leci, tam te przejęzyczenia, no to już nie mam wpływu i nie mam jak tego poprawić już później. Maciej, skąd okulary? Dobrze się ogląda, pozdro. Te okulary to jest firma Face to Face, F2F, ale nie pamiętam jaki model, bo tam jest FFF, coś tam, musicie sobie poszukać podobnych z nakładkami. Kijaneczka Mega, chcemy taką do naszej budki, ciężarówki wypasik, piękne one, księżniczki, nie do zajechania. Przejrzałem, nie do zajechania, bo zastanawiała mnie ta budka i okazuje się, że to jest kanał vlogowy, gdzieś tam kto rodzinka ciąga na przyczepę kempingową, tak? Co to za DAF? Big Daddy? No to tam chodzi o mojego DAFa, to jest 106, mówią, że tak po lifcie. Fajne te filmy, pozdro z UK, Arek, dziękuję. Olo, dziękuję. Tutaj ogień. Maciuś, kochany jesteś, Adam Wrocław. No widzisz, Adamie, dziękuję. A może ty wrony skup za ogony? No kurde, Radek Gniadek. Jakby był z tego hajs, no to pewnie bym i skubał. Potrzebujesz kierowcę na Europę, 35 lat, 15 lat doświadczenia na L4, 15 dni wojsko polskie, karpiszon.pl. Generalnie mówiłem, że tylko na busy, nie? Do Kwidzyna, nie do Kwidzynia, Onar 88. No tak, to już przed chwilą powiedziałem. Doceniam wszystko, ale chłopie, daj już na luz z tym wszystkim, robisz... O, to jest fajny komentarz. Doceniam wszystko, ale chłopie, daj już na luz z tym wszystkim. Robisz z siebie Bóg wie co. Jakbyś ze 100 aut miał. Za jakiś czas lajfy z kibla będziecie robić. Artur Andybur. Słuchaj Artur, to jest po prostu... Chcę ci powiedzieć, że to jest też część mojej pracy. Ja z tego żyję. Również, między innymi. Żyję z transportu, żyję z internetu i... No i to jest jakby taka część mojej pracy, której ty niekoniecznie możesz, niekoniecznie rozumieć, ale już ci spieszę z wyjaśnieniem, że na internecie też zarabia się pieniądze i między innymi dzięki temu, że wyświetlacie reklamy i że w ogóle wyświetlacie filmy, to wszystko się przekłada na pieniądze i powoduje, że po czasie jest to twój biznes, którego nie wszyscy rozumieją, bo YouTube, słuchajcie, w dzisiejszych czasach to jest w dużej mierze biznes. W mniejszej mierze biznes, bo właściwie bardziej robię to dla frajdy i bardziej robię to dla samego siebie. Bardziej robię też to dlatego, że tak jakby archiwizuję swoje życie, mogę się później do tego cofnąć i patrzę jak się zmieniłem, ale to jest też sposób na życie. Szacun, że dotrzymujesz słowa wstawiając filmiki każdego dnia przez miesiąc. Ile mam tam? 13 minut. Dobra, to jeszcze polecimy sobie. A dzieci kierowcy srali i sikali. Panie prezesie, pod drzwiami myjni, dbasz o załogę. Lolek. A tam wcześniej Mateusz M. Mateusz M. Lolek, wiesz co, tam generalnie przy parkingu jest stacja, więc jak komuś się w nocy zachciało coś, no to mógł sobie iść na stację, to oczywiście zrobić. Tam miał chłopaki mieli do stacji 20 metrów. A tak naprawdę ja rano przyjeżdżałem po nich i spędzaliśmy wspólnie czas u mnie w domu, więc... Kąpali się, jedli praktycznie u mnie w domu. Oby jak najwięcej takich daily vlogów, fajnie się ogląda. Od Bella Reset. Pozdrawiam. Maciej, a co to za pizdeczka pod okiem? Nie, może się wydawało. Może wory jakieś, może ciężki dzień miałem. Maciej, dawaj któregoś do Nysy. Tam wcześniej Tomasz Miklaszewski. Maciej, dawaj do Nysy, dawaj wiewiórka. Tracking Transport Poland. Dzisiaj nie ma spedytorów, to są administratorzy systemu. No to już nie mnie oceniać. Szacun za daily vlogi Macieju, dziękuję bardzo. Drejas, VW Drejas.
ale no Maciej rozpieszcza nas tymi filmami. Kilka dni pod rząd, H2O Racing. I tutaj mamy jeszcze na przykład Matison 98. Ta Renata to najpiękniejsze auto, jakie widziałem. Zajebiście, żeś to autko zrobił. Dziękuję bardzo, Matison. Myślałem sobie bardziej, że tutaj będą takie komentarze bardziej takie rygorystyczne, do których bym mógł się odnieść, a tu wszystkie takie widać pochlebne bardzo. Jaką kartę paliwową przewidujesz na busy? Baju. No Baju, ja ci chyba tam odpowiedziałem w komentarzu, że ja teraz jeździłem na busie 2 miesiące, to jak mam, generalnie tu mam w firmie S100 i one się dobrze sprawdzają na Niemczech, więc chyba zostanę przy S100. Aligansko, płyn firmowy. Aha, a jeszcze tutaj teraz tak przypomniałem, że jeszcze mam karty paliwowe różne w sumie, bo mam i LogPay'a, i mam IDS-a, czyli Q8, więc, ale najwięcej korzystam tu w Polsce z S100, za granicą tankuję z IDS-a, nie? Natomiast LogPay mi opłaca przede wszystkim urządzenia do poboru opłat za autostrady. Mordo, a kiedy odcinek z busów? Pozdrawiam Cię, Mordo. Bart, siemanko Bart. Odcinek z busów no na pewno się pojawi. Właśnie jestem, jeśli chodzi o busy, to dzisiaj jeszcze też dogrywałem tematy i już tam... no już bardzo blisko jest w każdym razie. W każdym razie no tam czekam jeszcze na wymianę plandek. Myślę, że gdzieś to zajmie może tydzień czasu, więc na pewno jeszcze w tym miesięcznym daily vlogu jeszcze coś będzie wrzucone. Jak z spedytorem już chwilę byłeś, hehe, Ładar, pozdro, Marcin Wiecki. Generalnie to ja wam muszę powiedzieć, że ja byłem kiedyś spedytorem, pracowałem w takiej firmie, myślę, że mogę powiedzieć, w Elblągu, nazywała się... Matrak. W Matraku pracowałem, byłem miesiąc spedytorem, niestety nie wytrzymałem nerwowo. Ale teraz jak jest, bo pracowałem może dla kogoś, a teraz jak już pracuję u siebie, to tam działam na własną odpowiedzialność, więc to już jest troszeczkę lepiej. Nie martw się, Tkaczyk, będzie dobrze, Janek, dziękuję, a wcześniej Marcin Wiecki. Przemysław Wągrowski, Tkaczu, biuro ogarnięte, ale ciebie chyba jeszcze trzyma jak w ruskim termosie. To prawda, Przemysław, mieliśmy dobrą imprezę. Jebej i na szofera wskakuj, a nie dyrektoriatu się zachciało. Short movies. 3 złote, nie rób popeliny. Ładunki szuka się na dzień naprzód. 3,60, 4,20, nie ma problemu z giełdy, tylko trzeba pilnować. No Pawełek, a mi się wydaje, że generalnie to bardziej się opłaca brać ładunki na bieżąco, kiedy klient ma nóż na gardle i potrzebuje koniecznie wysłać auto, więc moim zdaniem wtedy da większe pieniądze, ale każdy robi na swój sposób. Tam 3 złote powiedziałem tak w przybliżeniu. Dzisiaj na przykład wypracowałem stawkę na jutrzejszy dzień 3,60. Dzisiaj Merca na jeden widziałem, Piotr Szewczak, Życie, Marcin Dąbrowski, a Pawełek wcześniej napisał ten komentarz o tych 3 złotych. Robert Schulz, tylko Kubuś. Ciekawe co u Nasiera, bo znowu cicho się zrobiło, DJ Biskup. U Nasiera, z tego co z nim rozmawiałem, a rozmawiałem z nim jeszcze wczoraj, to wszystko jest w porządeczku, ma się bardzo dobrze. Tam miał trochę przygód, bo mu tą skanię porozbijali, ale tak generalnie jest wszystko dobrze. Podziwiam, że chłopaki robią ciebie, dorabiają, są z tego zadowoleni. DJ Biskup, DJ Biskup ponownie. No kurczę, no oni dorabiają mnie, a przy okazji zarabiają dla siebie, więc to wszystko jedno z drugim się łączy. Przy okazji gdzieś tam się kumplujemy i fajnie to wydaje mi się wygląda. Pewien człowiek, oj Kubuś, ty i ten twój globus. Siema, w kolejnym filmie Michał Szewczuk. Mateusz, dawaj na Poznań, ale narobił smaku tym makiem. Rawcu. Tak jeszcze tylko przejdę. O, Iron Crew. BD. Już teraz nie ma co oglądać, a jak zostaniesz spedytorem, to już całkiem będzie wiało nudą. No, nie wiem jak mam się odnieść do tego komentarza. Staram się jak mogę. Ja teraz, drogi Iron Crew, postanowiłem sobie, że jeden film będę wstawiał dziennie przez 30 dni, więc dzisiaj tylko tak wyszło, że no, że po prostu nic ciekawego się nie działo. Mówię, cały dzień siedziałem przed komputerem na giełdzie, żeby ustawić cały jutrzejszy dzień. Być może jutro będę miał trochę luźniejszy dzień. Na pewno będę miał, bo polecę na małą taką wycieczkę, którą pewnie zobaczycie. No ale no, staram się jak mogę. Iron, nie wiem dlaczego tak napisałeś. Nie ma roboty, to poprawiny zróbcie. Film codziennie to mi się podoba. Maciej, jaką kamerkę nagrywasz obecnie vlogi? Nazywam się Zioło. A tam Lumixem.
G7, to ci chyba powiedziałem. Dobra, słuchajcie, kurde, myślałem, że będzie bardziej hardkorowo. Dziękuję moim ostatnim 10 spedytorom, subskrybentom, których teraz widzicie na ekranie. No i dziękuję za to, że jesteście. Fajnie. Fajnie jest czytać wasze komentarze, bo przy okazji mogę się też dowiedzieć dużo na temat tego, jakim jestem człowiekiem. Też mogę przeanalizować w pewien sposób swoje zachowanie, ale chciałem wam powiedzieć, że jestem sobą i po prostu teraz w daily vlogach nagrywam swoje życie.